Ślad się urywa. Wybuszka chyba zastawiła pułapki w ruinach. Daj wybuszce czas, a wszędzie porozrzuca ładunki wybuchowe. Tylko gdzie ona jest? Jeśli pozbędziemy się maszyn, może się dowiemy. Plazma dużo nie zdziała. Jesteś tu? Nic. Rozejrzyjmy się po ruinach. Może ustalmy, dokąd poszła. Mały ołóz. Ulubiony młotek wybuszki. Zawsze strasznie się wścieka, jak go gdzieś zapodzieje. Nigdy by go nie wyrzuciła. Możliwe, że musiała uciekać, kiedy zjawiły się maszyny. Oby tylko uciekać. Hej, będzie dobrze. Poszukajmy. Być może zostawiła inne ślady. Trzymaj się, mała. Idziemy. Jesteś w stanie podjąć trop? Tam. Wygląda na to, że udała się ku wzgórzom. To chodźmy. Tam na górze jest jakaś kupa złomu. Jak wybuszka by się tam dostała? Połamana drabina. Pewnie spadła, kiedy wybuszka się po niej wspinała. No to jak my się tam dostaniemy? Tędy. Cudownie. Wspinaczka na stromiznę.
Jak ci idzie, Della? Za miejsce? Nie wiem. Wygląda na opuszczone. Schronienie. I jakieś urządzenie? To wybuszki? Chyba wyjęto niektóre części. Musiała to przynieść, by trochę pomajstrować, kiedy maszyny przegoniły ją z obozu w ruinach. No ale dokąd stąd poszła? Ten złom wygląda obiecująco. Jeśli mogę coś powiedzieć o siostrze, to, że nie umie się oprzeć w górze złomu. Chodź, przyjrzymy mu się z bliska. Hej, spójrz tam, u podstawy wraku. Narzędziach. Założę się, że znalazła inne miejsce do pracy. Rzućmy okiem. Na pewno nad czymś pracowała. Ale gdzie? Siostra? Muszę to dokończyć. Wybuszka! Co ty robisz? Za późno. Co ty narobiłaś, mała? Teraz to nieważne. Nadchodzą! Nie
powiedz, co ty sobie myślałaś? Te maszyny mogły cię zabić. Zabór ciśnieniowy. Mała. Bumdyski są. Mała! Wybuszka? Tak? Siostra się o ciebie bardzo martwiła. Słuchaj, wiem, że się wściekasz, ale nie możesz tak sobie uciekać na pustynię. Nie uciekłam. I nie jestem zła. Nie jesteś? Nie. Czemu mam być zła? Bo się pokłóciłyśmy, bo uciekłaś. Wcale nie uciekłam. Opuściłaś mnie. Nigdy bym tego nie zrobiła. Jesteś moją siostrą. Miałam pomysł, więc poszukałam części. Widzisz? Broń? Tylko przenośnik ładunku. Prawdziwy sekret to bumdyski. Rzuć nim w maszynę, a ją poszatkuje. A potem wróci. Chyba, że rzucisz nim kilka razy. A wtedy zrobi bum! A przynajmniej powinien. Nie umiem zrobić, żeby wracał. Czekaj, zobaczę. No i już. Stworzeń wypadł. Trzeba założyć drut i... Proszę. Masz rudę. Wypróbuj. Nie czekaj! Z wielką maszyną. Tędy. No i poleciała. Naprawdę nie uciekłaś przez kłótnię? Nie. Ale wyszłaś z obozu bez słowa. No bo spałaś. Czemu mnie nie obudziłaś? Powiedziałaś, że pogadamy dopiero rano. No tak, ale nie myślałam, że... Że weźmiesz to tak dosłownie. Jak znalazłaś drogę do tych starych ruin? Widziałam je z obozu nigdzieś. I zapamiętałaś, jak tu dotrzeć? Aha. Więc co to za wielka maszyna? Zobaczysz. Jest tam na dole. To da mi przewagę w walce. Tylko patrz. Tadam! Zrób, żeby wybuchła! Użyj miotacza!
strzelające iskry, latający metal, łubudu! Wszystko dobrze? Odkąd opuściłyśmy włość, myślałam, że jeśli wbiję jej do głowy, by odpuściła te wybuchy, to wszystko pójdzie lepiej. Więc po kłótni sądziłaś, że uciekła, bo byłaś dla niej zbyt surowa. Okazało się, że tu też się myliłam. Wybuszka inaczej patrzy na świat. Gdzie ja widzę problem, ona dostrzega okazję do wybuchów. I to się chyba sprawdza. Nie odzyskałabym jej bez ciebie. Dobrze, że ciebie ma. A co do tej broni? Jest twoja. To prezent. Wracamy do domu? Mam nowy pomysł na prototyp, który mogłybyśmy zbudować. Z wybuchami? No pewnie. Tak!